Owoce pigwy japońskiej zawierają niesamowitą wręcz ilość witaminy C, więc spożywając przetwory z tych owoców wzmacniamy odporność. Robiłam już nalewkę na dwa sposoby i syrop z tych owoców, filmiki są na moim kanale, a dziś postanowiłam przygotować te owoce jako dodatek do herbaty. Owoce pigwy są bardzo kwaśne, więc dodam do nich miód i aby nieco wzbogacić smak i podbić działanie wzmacniające odporność, dodam imbir. Zapraszam do obejrzenia filmiku, a przepis znajdziecie w opisie pod filmikiem. Owoce pigwowca dokładnie umyłam, ociekają teraz tutaj na cedzaku. Będę je za chwilę oczyszczać z gniazd nasiennych. Najpierw tę miskę zważę. I wagę miski zapisałam. Jak wspomniałam, trzeba usunąć z tych owoców gniazda nasienne. Najlepiej przekroić je na ćwiartki i usunąć. Pestki wraz z gniazdem nasiennym. W tym roku jesień była bardzo ładna, ciepła, więc owoce miały czas dojrzeć. A w ostatnich dniach zrobiło się chłodniej i przeszedł przymrozek, więc można było te owoce zerwać. I teraz drobniutko je kroję. Tak rozdrobnione owoce wrzucam do miski, do tej, którą wcześniej zważyłam. I tak samo przygotuję wszystkie owoce. Wspomniałam, że owoce pigwowca zerwałam po przejściu przymrozków, a to dlatego, że wówczas stają się one bardziej miękkie. Jeśli zerwiemy je przed przejściem przymrozków, będziemy mieli duże kłopoty z ich pokrojeniem. A te, jak widać, kroi się dość łatwo. I załatwione. I teraz zważę owoce pigwowca wraz z miską. Obliczyłam wagę netto owoców pigwowca i wyszło mi, że mam 1107 gramów, więc tyle trzeba dodać miodu. Ale zanim dodam miód, przygotuję jeszcze imbir. Imbir trzeba obrać ze skórki, najlepiej się to robi po prostu łyżeczką.
I teraz ten imbir także drobno, tak jak pigwowca, pokroję. I ten pokrojony imbir dorzucam do owoców pigwowca. I teraz doleję miód. Miskę postawiłam na wadze, żeby wiedzieć, ile tego miodu dodać. Oczywiście wytarowałam sobie na zero. Teraz miód z owocami trzeba dokładnie wymieszać. Wszystko już jest dobrze wymieszane. Teraz te owoce można wkładać do słoiczków. Przygotowałam sobie słoiki. Te słoiki dobrze umyłam i wyparzyłam, bo nie będą te owoce pigwowca pasteryzowane, więc wszystko musi być przygotowane jak najbardziej higienicznie. Najpierw ponakładam te owoce pigwowca we wszystkie słoiki, a potem doleję sok, który zostanie w misce. Trzeba troszeczkę ubić te owoce w słoiku. No i w ten sposób napełnię wszystkie słoiki, które przygotowałam. I teraz jeszcze tylko brzegi słoiczków dokładnie wytrę i słoiki zakręcę. Brzegi słoika wycieram na mokro, bo wiadomo, przy nakładaniu zawsze trochę tego słodkiego syropu mogło się na brzegu przykleić. No i potem na sucho. I zakręcam. I tak samo reszta słoików. Tak przygotowane owoce pigwowca z imbirem i z miodem przechowujemy najlepiej w chłodnym i ciemnym miejscu. Ilość miodu i owoców pigwowca była taka sama, więc nie powinno dojść do fermentacji, ale na wszelki wypadek najlepszym miejscem na przechowywanie jest lodówka. Owoce pigwowca z imbirem to w okresie jesienno-zimowym super dodatek do herbaty. Dodajemy je do lekko przestudzonej herbaty, żeby nie zniszczyć cennych właściwości pigwowca, imbiru i miodu. Ale pięknie pachnie. Herbata z takim dodatkiem jest niezwykle smaczna, bo owoce pigwowca mają swój charakterystyczny, woskowaty smak, który tu został wzbogacony imbirem. Coś wspaniałego. Polecam wszystkim smakoszom picie herbaty z tym dodatkiem codziennie dla wzmocnienia odporności. I wszystkim życzę dużo zdrowia!